pani profesor Racka, wykładowczyni na kierunku agroleśnictwo w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i recenzentka pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej agroleśnictwa. Pani profesor, proszę nam powiedzieć, dla kogo jest kierunek agroleśnictwo? Jakich macie państwo studentów? Leśne systemy uprawy moim zdaniem zyskują coraz większą popularność. Ten kierunek agroleśnictwo jest dedykowany osobom, które dostrzegają taką potrzebę stosowania racjonalnych, alternatywnych sposobów uprawy w produkcji rolnej. Jest dedykowany osobom, które interesują się szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi, botaniką, zoologią czy ekologią. Czy uważa pani, że to jest kierunek gospodarowania rolnego, który w Polsce powinien być propagowany i przede wszystkim dotowany systemowo? Tak, uważam, że ten sposób uprawy propaguje produkcję zdrowej żywności i jak najbardziej w Polsce agroleśnictwo powinno się rozwijać i myślę, że tutaj pani doktor gospodarstwo jest tego dobrym przykładem, że się Dziękuję. Rozwija, że jest zapotrzebowanie na dobrą polską zdrową żywność właśnie z gospodarstw ekologicznych. Rozumiem, że to ma odzwierciedlenie również w programie studiów. Proszę troszkę nam powiedzieć o tym, jak wygląda program studiów u państwa z agroleśnictwa. Studenci na kierunku agroleśnictwo zdobywają szeroką wiedzę z takich przedmiotów jak fizjologia roślin, ochrona roślin, gleboznawstwo, dendrologia. W programie studiów znajduje się też meteorologia i klimatologia, którą ja właśnie wykładam, ale też statystyka, informatyka, bardzo, bardzo wiele ciekawych przedmiotów. Osoby zainteresowane proszę śledzić naszą stronę internetową Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na stronie Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach znajdziecie państwo szczegółowe informacje. Studenci po czwartym i po szóstym semestrze odbywają też praktyki zawodowe i można skorzystać z wymiany studenckiej praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+. Czy rekrutacja w tym roku jest już zamknięta? Nie, oczywiście, że nie. Rekrutacja trwa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do śledzenia naszej internetowej rekrutacji kandydatów na stronach naszej uczelni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą. Wyobrażam sobie, że obowiązuje państwa limit miejsc. Do kiedy trwa rekrutacja? W tej chwili mamy pierwszy etap rekrutacji, w sierpniu będzie drugi i prawie do końca września jest trzeci etap rekrutacji. Czyli tych niezdecydowanych, którzy jeszcze się zastanawiają, również serdecznie zapraszamy. To jest bardzo przyszłościowy kierunek studiów. W związku z tym wszystkich zapraszamy i zachęcamy do aplikowania na państwa uniwersytet.